Zabił kobietę i uciekł. Trwa policyjna obława, w akcji mnóstwo służb. W Gdańsku trwa policyjna obława na Emila Radomskiego, który miał dopuścić się zabójstwa kobiety. Śledczy opublikowali wizerunek poszukiwanego, dołączając ważny apel. Zabójstwo kobiety w Gdańsku. Informacja o tragedii w Gdańsku Oliwie dotarła do miejscowych policjantów w niedzielę 18 sierpnia około godziny 18. Po darciu na miejsce funkcjonariusze odkryli zwłoki kobiety. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Policyjny technik sporządza dokumentację fotograficzną oraz zabezpiecza ślady. Na miejscu pracują również policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W czynnościach bierze udział biegły sądowy z zakresu medycyny, donosi pomorska policja w mediach społecznościowych. Trwa policyjna obława. Komendant miejski policji w Gdańsku ogłosił alarm dla funkcjonariuszy. Trwa obława na Emila Radomskiego, który może mieć związek ze sprawą. Za zgodą prokuratury, w mediach pojawił się jego wizerunek. Mężczyzna urodził się w 1975 roku. Ostatnio był widziany przez przypadkowego przychodnia w Lesie Oliwskim. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny, proszone są o niezwłoczny kontakt z oficerem dyżurnym KMP w Gdańsku pod numerem 695 401 194 lub telefon pod numer alarmowy 112. Policja apeluje jednocześnie, żeby potencjalni świadkowie zaniechali prób samodzielnej interwencji. Emil Radomski może być niebezpieczny.